Turbo Kozak. To ja, Turbo Kozak. Niestety, proszę Państwa, Grzegorz znów zawiódł. Kogo miał Grzegorz umówić do programu? Forlana Diego. A umówiłeś? Fornala Tomasza. Cóż, proszę Państwa, skoro już mamy w Turbo Kozaku wicemistrza świata w siatkówce, no to skorzystajmy z niego. Witam Cię, Tomku, serdecznie. Witam wszystkich. Może przynajmniej rodzina z niego Forlanem, czy też nie? Chyba nie. Nie sądzę. Ale zobaczymy wynik, nie? Zobaczymy, tak, oczywiście. No, jakby spotkaliśmy się po to, żeby zobaczyć wynik końcowy. Mam nadzieję, że w domu nie przyniosę. Diego. Tak, Diego. No. Nie sądzę. On tak wychodzi z bramki zawsze często, czy nie? Czy ludzie są na linii? Powiem Ci szczerze, no nie wiem, no dzisiaj jest taki bojowo troszkę nastawiony, pan operator może pokazać. Grzegorz, mógłbyś się cofnąć? Nie. Do bramki? Może walę lobem, co? Możesz, to oczywiście, tak, że tak. Tak, no tak, tak, tak. Ja myślę, też tak. Ale najpierw mała, pamiętaj. Tak, tak, dobra. To nie masz jak tą piłką, nie? Zupełnie. Dobra. Czego się życzy siatkarzowi? Powodzenia. Tomku, powodzenia. Walę w małą. Tak jest. No! I teraz na niego! Spokojnie, pa! Tak? Nie! A ile za mała jest, za ile? No, powiem Ci, że 5 punktów już masz. No, to starczy. Oglądałem kilka tych odcinków, to częściej na tą dużą trafiają piłkarze niż na małą. Iż na małą? No. Ale widzisz, bo to oglądałeś odcinki z siatkarzami. A. Piłkarze trafiają. A wtedy nie było tej konkurencji. Nie było? Nie. Wale. Ale teraz pokażemy, że siatkarz może... Dwa razy, proszę! Drobnostka. No nie, no nie wychodź tak, stać! Ale ma czas. No brawo, Tomku! Tomku, czy nie odnosisz wrażenia, że troszkę zeszło? Nie no, ja zawsze tym strzelam. Piętką? Mam pytanie. Proszę. W prawo czy lewo? Ja bym jednak liczył na tego loba. Loba? Dawaj loba. Dobra. A jeszcze chciałbym podziękować fizjoterapeucie. A za buty, jaki zmarł? 6-7, 46-47. Nawet nie wiem dokładnie. 36? Tak, tak, Grzegorz, tak! Patrz, Grzegorz! Nie. Prawie 3 na 3. Boże, ale zauważyliście, że wszyscy w tych blokach zastygli? No, dobre to było. No bardzo dobre, Grzegorz, dobre? Taka wręcz wystawka. Na rozgrzewce strzelałem wszystko w prawo. Tak? Patrz teraz. Ale jaki rozgrzewce? No, jak sobie tu wiesz, to strzelałem przed tym, nie? Myliłeś mnie. Patrz teraz. Brawo. Kto to jest? No to jest, jeśli dobrze widzę, Tomasz Fornal, który ustawił się jak Ronaldo. Patrz. Tomku. Pamiętasz, co mówiłem? No tak. Przed chwilą? No. No ale widzisz, no. Ale chciałeś w środek? Nie, chciałem w lewo, bo cię zmyliłem na rozgrzewce, jak się rozgrzewałem, że w prawo wszystko kopię. Ty już, Grzegorz, wiesz, że Tomek będzie strzelał w innym kierunku niż na rozgrzewce, to co teraz przygotował Tomek? Nie przejmuj się, Tomek też nie wie, gdzie strzeli. Rzuca się? Gdzie? Będziesz tam? Myślę, że tak. A wygląda takiego, który by się rzucał? Bo chcę, wiesz, chcę tę podcinkę walnąć. No dobra, dobra. Czy nie? Dobra. Tomeczku, wiesz, że takie są niedobre od cupeczka? Ja wiem, ale wiecie, co jest najlepsze? Że tu nie ma żadnych dubli. Teraz podcinam. Jak idzie, to nie zmienia. Ja nie zmieniam. Ja też nie zmieniam. Dobi! Tomek, siatkarzom takie rzeczy zaliczam. No ja tak, od poprzeczki taka kiedyś była. Oglądałem to, te vlogi piłkarzom i takie ćwiczenie mieli. Że od poprzeczki i walą potem. Mam dobre wiadomości. Dzisiaj też takie ćwiczenie będzie u was. Ile ty masz tam, powiedz mi? Ile ty? 2 metry, ale mogę przykusać. 2 metry masz? No. 2 metry. No. 98, wiesz, zależy jak stanę. Kłopoty Fornala. Widziałem, że kiedyś zabieraliście, mam nadzieję, że nie zabieracie, bo to grozi kontuzją. I tak nie zobaczysz. Dobra, gotowy? Tak. Sędzia gotowy? O. No widzisz, Tomku. Widzisz, Tomku. Karamba. Nie, ale ja jestem zadowolony, bo światło bramki. Siatkarze tu w piłkę grają nie najgorzej, co zresztą udowadniasz. No. Na rozgrzeweczce wy tam sobie cały czas żonglujecie, prawda? Nie te czasy. Nie te czasy? Znaczy żonglować żonglujemy. Czasami idziemy z trenerem zagrać, coś tam, wiesz, podpytujemy, mówimy.
trenerze jakaś piłeczka na rozgrzewkę? On nic? Ale to... Nie, kontuzje, tak? No. Graliśmy 2 lata temu, no to nasz rozgrzewający drugi coś tam z pachwiną sobie zrobił, także wydaje mi się, że nie ma co ryzykować. My z miłą chęcią byśmy zagrali, bo to fajna forma rozgrzewki. No oczywiście, pytanie teraz jest... Ale czy jest sens ryzykować? Czy trener wie, że tu jesteś? Nie, to wie. Wie, ale tak? Wiesz, to są niekontuzjogenne ćwiczenia, nie? No bo wiesz, bo Grzegorz nie wychodzi, ale... Bo ja technicznie staram się strzelać, nie? Nie na siłę. To Maćku, zobacz, jak przy serwisie tam, prawda? No, idealnie jak te dziewczynki u nas i chłopaki te z Akademii robią na meczu. Identycznie to robią. Zostałbym przyjęty? Jak też mogę ci załatwić na jeden mecz. Czy są z tego jakieś gratyfikacje? No, zdjęcie sobie zrobimy po meczu. To ty ze mną czy ja z tobą? Bo tutaj musimy rozstrzygnąć tematy. Ja wam zrobię. Przyjmuję i walę. Jak przyjmujesz? Tak. A normalnie, no jak normalnie, jak grasz. Tak. To jest Grzegorz przyjmujący, wiesz o tym? Przyjmujący? Przyjmujący. Aha. Dawaj. A. Przyjął? Wow! Ale wiesz co, mi się wydaje, że to jest jakby metoda na kolejne strzały. Tak, tak. Wydaje mi się, że ja tak mogę przyjmować, co? Tak, tak. Po tym przyjęciu już wiem, dlaczego grał Śliwka, nie ty. Przyjmujący, ale nie atakujący. Nie, Grzesiu. Oglądałeś mecz siatkówki kiedyś? Niechcący raz. No to nieuważnie, bo Tomek i przyjmie, i zaatakuje. No co ty? Aha. Co ty, Grzegorz? Dawaj ją. Zobacz teraz. Na potwierdzenie moich słów. Aha. Zobacz, Grzegorz. Grzegorz, zobacz! I co? Przyjął, zaatakował, tak. Dziękuję ci, Tomku, że pokazałeś mu, o co chodzi. Króciutkę w lewo i by, wiesz, zaczął siatkówkę oglądać. U okulisty. Trzecią na klatę biorę. Na klatę? Na klatę. Ale na gołą klatę? Nie, nie, nie. A widzisz, a panie wszystkie czekały, a panie wszystkie czekały. Też będzie git. I zawiodłeś. Dawaj. Zawiodłeś wszystkie panie. Oho. O. No Tomku! No Tomek, no bardzo dobrze, Tomek. Tak, ale do środkowania średnie masz, wiesz? No bo to jest maszynak polski piłkarz, wiesz? Nigdy nie wiesz, gdzie dośrodkuje. Tomku, nie mam dobrych wiadomości, to nie jest łatwa konkurencja. No nie, dla nas nie. Ale mam pytanie, czy widzisz płachtę? Widzę. Dobrze. Czy na płachcie widzisz Grzegorza? Widzę. I na jakim on stoi kolorze? No teraz niebieski. Grzegorz, wzrok ma dobry. Martwię się o stopę. To idzie w parze, spokojnie. 1-3, wale. 1-3? 1-3 muszę. Muszę przynajmniej jedną dokopać. Grzegorz, 1-3. Ale podkręciła bestia. Zobacz, Grzegorz. Wygląda na to, że Fornal z fizyki to musiał mieć 5. Grzegorz, czy masz dla nas dobre wiadomości? Nie, no jest chyba dycha. Jest, oczywiście, że tak. No. Grzegorz, nie wiem jak z twojej perspektywy, z naszej jest 10, ja ci te 10 daję. Zazdroszczę wam perspektywy. O! To dobre jest, Grzegorz, patrz. Grzegorz, czy nie odnosisz wrażenia, że nie dokręcił? 3 centymetry różnicy na stopie. Nie! Przepraszam sąsiadów. Tak. Serdecznie przepraszamy wszystkich ludzi zgromadzonych na osiedlu w Jastrzębiu. Ja mam jokera. Grzesiu, walisz jedną za mnie? Bardzo proszę. Tego jeszcze nie było. Grzegorz, chodź. Skoro Fornal prosi, to głupio by było, wiesz, no. Tu! Słuchaj, nie przesadzasz troszkę? Nie, to jest dobry zawodnik, teraz. Może byś się zadowolił, nie wiem, 10, 20. Ja wierzę. Grzegorz, słuchaj, O, już mogę normalnie do ciebie mówić. Przepraszam. Poproszę. Sprawa jest. Fornal prosi o pomoc. Gotowy? No jak trzeba, to trzeba. No. Doping ładny. No, Tomku, wygląda na to, że z pustymi rękoma nie pójdziesz. Akceptujemy, jest. Ile? No 20, nie? A, 20, tak. Powiem wam, dobra współpraca. Włącz nas piłka. Rozegranie i atak. Za bramką staniesz? Tak myślałem. Sądzę, że taki cel dwie są, nie? Ale po co za bramką, jak tutaj Tomku w poprzeczkę? Trzeba ją jeszcze wrócić. Stanę za bramką. Tak wiesz, żeby po piłki nie chodzić. Słyszałem, Tomek, że za mało lata byłeś w tym najlepszym. No, tylko że bramka mniejsza, dystans, perspektywa inna. Tu jest presja kamery. To nie była bramka, to był trzepak. To prawda. Proszę. Grzegorz! To za daleko jesteś, dziesiaczku! Wiem, co robię, stąd dobrze widać. Nie obrażaj kopiącego, nie obrażaj! Zmęczył się po tych karnych. Wiem, co robię. Proszę, Tomku, gwizdek już był. Zobacz, Grzegorz, jaka ładna bramka! Stąd dobrze widać. Oj, mocno! Jeszcze ładniejsza! No, Tomek! Wraca! Wraca, Tomku, popraw sobie! No i patrz, walę w okno.
Brawo. Ja lubię gole, nie poprzeczki, wiesz? Chodź, chodź, chodź. Grzegorz, taksówka po ciebie przyjechała, cześć. Uwaga. Ja mam sześć. Był gwizdek, gwizdnij teraz, gwizdnij szybko. Jest pump? Ile to jest? Nie jeden. Za mało? No mało. No 30. No to w powietrzu i jedziemy dwie kolejne. Ja w dalszym ciągu, proszę Państwa, nie wiem, co się wydarzyło, ale... Grzegorz! A mówiłeś dzisiaj, że Fornal to małej bramki nie będzie potrzebował. No i co? Nie ten Fornal, nie o tym mówiłem. Jak trafię drugą z rzędu w małą, to trochę tam, wiesz, będzie. No powiem Ci, że zamkniesz usta krytykom, zamkniesz, a i Śliwka się zdziwi, powiem Ci. Dajcie spokój. Nie wyszło. Ale podkręcił ładnie, Grzegorz, co? Ładnie podkręcił. Tak, tak, i do tej mapy jak za młodu. No, Tomku, bardziej tam, jeszcze bardziej, najbardziej. Przypomnijcie tą płachtę, czy tam 40 trafił, czy ile? Nie trafił niestety. Dyszkę, z delikatną pomocą. Powiedz mu, powiedz, powiedz. Ile na tej płachcie trafiłeś? No, 20, ja, my. Pomocą. A chciał 40, Grzegorz. No, bale. Wali! Nie można mieć wszystkiego. Zobacz, ty! Dobry! Dobry jest! Grzegorz, czy mówiłeś mu, że to ma być bez odbicia? Praktycznie było bez odbicia. Ale wiesz, no... Siłownię dzisiaj mamy. Siatkarze odbijają, Bartek! No, o! To, to, to. No to dychę dam. No. I ja to biorę. Wydaje mi się, zawsze tą konkurencję miałem za łatwe 15 punktów. O, no za łatwe. Łatwo to wiesz, co tutaj można zrobić, po. Powodzenia to. 20? 20, powodzenia. Ja liczę. To jest wolne tempo raz. Trochę szybciej dwa i już po trzech ma problemy. No, jeśli w połowie mamy takie problemy, Grzegorz, to się skończy? W kopalni. Nie skończy. Spokojnie, idę wolno. 12. Tomek, musisz przeostrzyć. 19. Dawaj, 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 dla siebie, dla siebie. 2 metry ruszają. 2 metry Fornala ruszają, ale gdzie one idą? Tomku, tam nie ma piłki. Idę. Bazernie, Tomeczku, bazernie i gol. No, jest bramka. Powiem Ci, Tomku, że no... Nie były to łatwe punkty, ale jest, no. Jaka sytuacja? Kąpiel potrzebny. Przez chwilę był widziany w kopalni. Pierwsze 3 kroki fatalne. Ale potem... Nigdy się tak nie czułem. A potem jeszcze gorzej. Nawet po alkoholu. Dla siatkarza to wiadomo, opcje łatwe takie, no, prostsze. No, to już może być spokojny. Już jest spokój. Bo jestem lewonożny. Tak? Tak. Lewonożny jesteś? Jestem lewonożny, no. I co ubierzesz na tą lewą nogę? No widzisz, no widzisz. Kalosz, rozmiar jaki ty masz tam? 40? 47. No to dobrze, bo ja mam 44, idealnie. No sobie wytniemy palce. Dobrze się prezentujesz, powiem Ci, Tomek, oj, fenomenalnie. Mogłem na jakimś biegu pójść? Powiem Ci, że tak. Muszę tak. Z lewej walić, z mojej lepszej? Tak, z lewej, z lepszej, oczywiście. Tak, na wybiegu, oczywiście. Rzucasz się? Nie w tej konkurencji. Nie, przysięgasz? Nie, ale... Nie no, męska umowa. Nie rzucam. Dobra. Gentleman agreement, po prostu, no. To walę z Kazika. Z Kazika idzie Grzegorz. Wow. Ale palec boli. Przez cały program waliłem ze słabszym. Naprawdę? Tak. Wiesz, bo nie chciałem za dobrze wypaść, bo potem jak miał tak dużo punktów, to... Tym bardziej to, Grzegorz, trzeba docenić wynik, prawda? Rycersko się zachował, tak. To teraz słabsza, tak? Prawa. Czyli prawa głowa, tak? Prawa głowa. Jeszcze słabsza. Dobrze. Głowa słabsza, noga słabsza. A jak spadnie, to jak koniec? Spadnie, to wtedy jakby będzie plansza z punktacją ostateczną. Okej. Okay. A proszę. Thank you.
Aż strach pomyśleć, co by było tą drugą. Ile tam zostało? Lepszą. No 20 sekund jeszcze ci zostało. No to 40 to jestem zadowolony. Ale liczyłeś sobie, tak? Tak. Ile miałem? No właśnie teraz ludzie widzą. Tyng! Tam pani opanuje. No faktycznie, masz rację. Dlatego też mamy dla ludzi komunikat. Tak. Chciałbym poinformować wszystkich mieszkańców osiedla w Jastrzębiu, że Tomkowi Fornalowi poszło znakomicie. Powtarzam, znakomicie. Poszłoby jeszcze lepiej, gdyby Gabor ci zdobył 40 punktów, ale to widzisz, no. 20 nie było, ja też powiem. A proszę, tak, tak. Dziękuję wam bardzo serdecznie i przepraszam za zakłócenie spokoju na osiedlu. Za doping, Tomek, dziękuję przede wszystkim. Za doping, tak, za doping. Dziękuję bardzo. Państwa, takiego natłoku koszulek to jeszcze nie było, ale to zasługa Tomka Fornala, bo daje dwie koszulki. Pierwsza z historii, Tomku. Miała być jedna, ale wyszło, że są dwie, to czemu by nie przekazać? Jest Jastrzębie i jest kadra Polski, no ulala. Ale na to, bogato lecimy. Na a bogato. A ty masz dla mnie jakoś? Tomku, no lewą oczywiście. O jest. Zobacz, tu masz dziesiąteczka. Ale jest 21 gram. Dziesiąteczka dla Tomka specjalnie. taki środek pomocy, takie rozegranie, przyjęcie i atak w jednym. Dobra, jak już skończyliśmy, na jakiej pozycji bym się odnalazł na... Tak to, powiem, jest, na murawie. To jest bardzo dobre pytanie, ale widzę tylko jedną ewentualność. Tak. Pamiętasz takiego czeskiego napastnika Jan Koller? A czy? Miał około 2 metrów, w zasadzie nie za dużo na boisku robił, no. Po prostu strzelał gole. Dobijał z metra główką. Czyli ja na padzior z dynki na dobitkę. Jeśli jakiś klub ekstraklasy jest zainteresowany Tomkiem Fornalem, proszę pisać na adres mailowy. Drewno, małpa, jastrzębie.pl. Nie, Tomku, tak naprawdę było fantastycznie, znakomicie. Z tego co wiem, wyprzedziłeś wszystkich siatkarzy. Jesteś najlepszy w tej grupie. Dziękuję. W zasadzie. A o to chodziło, prawda? O to chodziło. Możesz powiedzieć na koniec coś widzom. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja też dziękuję całej tutaj organizacji, prowadzącemu, najlepszemu bramkarzowi, który miał walnąć 40, ale walnął 20. Czyli dochodzimy do wniosku, że prowadzący jest odrobinę lepszy niż bramkarz, prawda? Jakby powiedz to. I tak wtedy zakończymy program. No proszę. Wszystkich was kocham. No nie mogę mu tego zrobić, no. Ale bardzo dobry prowadzący. Polecam. Adrian, ty w tej sytuacji, kto jest lepszy? Prowadzący czy bramkarz?